Witam Państwa, to jest program Dzień Dobry Kłodzko. Dziś naszym gościem w studiu jest wójt gminy Kłodzko, pan Zbigniew Tur. Dzień dobry. Witam Panią, dzień dobry Państwu. Jedni szukają pięknych miejsc do życia, inni sprawiają, że miejsca, w których żyją, stają się piękne. Czy pamięta Pan, kiedy użył takiej sentencji i czy nadal Pan tak uważa? Doskonale pamiętam. Była to kampania wyborcza w 2018 roku. To motto, mogę powiedzieć śmiało, że przyświeca mi nadal. Ale muszę też powiedzieć, że to motto nie wynikało tylko i wyłącznie z kampanii wyborczej, ale z działań, które podejmowaliśmy wcześniej, w latach poprzednich, za poprzednich wójtów sprawujących władzę w naszej gminie. Jak Państwo pamiętacie, pełniłem funkcję radnego, wiceprzewodniczącego rady, w dwóch kadencjach przewodniczącego rady i cały czas ta idea nam przyświecała, żeby mieszkańcom żyło się lepiej w naszej gminie. Czy po tych 4 latach od czasu, kiedy pełni Pan funkcję wójta gminy Kłodzko, to miejsce wypiękniało? Wydaje mi się, że tak, że z roku na rok nasza gmina staje się piękniejsza, bardziej przyjazna dla naszych mieszkańców. Można powiedzieć, że z tego względu też liczni mieszkańcy przybywają do naszej gminy, budują się w naszej gminie. Właśnie miałam też o to zapytać, bo wiele gmin, zarówno tych miejskich, jak i wiejskich, ma problem z tym, że tych mieszkańców niestety ubywa. Jak jest w gminie Kłodzko? W gminie Kłodzko ostatnio też demografia się obniża. Wynika to z tego, że na przykład w tamtym roku zmarło 260 osób, a urodziło się tylko 106 osób, więc tutaj demografia jest nieubłagana. Niemniej jednak widzimy mocną tendencję, jeżeli chodzi o budownictwo w naszej gminie, ale to musi parę lat potrwać, żeby można było mówić o wzroście demograficznym. O samym budownictwie oczywiście wiadomo, przygotowanie działek zapewne, ale też wiele inwestycji, które poprawiają jakość życia mieszkańców. Wiemy też, że ostatnio gmina otrzymała promesę na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kolejnych miejscowościach gminy wiejskiej Kłodzko, dzięki czemu na pewno wpłynie to na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich i poprawę życia mieszkańców. Dużą wagę przywiązujemy, i to zresztą w moim programie było, do gospodarki wodno-ściekowej, do poprawy infrastruktury drogowej, oświetleniowej i wszystkie te zadania staramy się realizować. Dużą też wagę przywiązujemy do termomodernizacji naszych obiektów użyteczności publicznej, tak żeby wpływać na warunki ekologiczne w naszej gminie. Jeżeli chodzi o to, co Pani pyta, czyli tą gospodarkę wodno-ściekową, pozyskaliśmy środki z PROW-u na zadania właśnie wodno-kanalizacyjne, które będzie realizowała nasza spółka Wodociągi Gminy Kłodzko. Są to dwa zadania: budowy lokalnych oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci i ujęcia wody w Szalejowie Górnym i dodatkowo zadanie jeszcze kupno samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przewozu nieczystości. Gdybyśmy mieli sięgnąć pamięcią i powrócić do priorytetów Pana programu wyborczego, to jest piękne i czyste powietrze, bezpieczna i przyjazna przestrzeń, aktywny wypoczynek dla mieszkańców i turystów. Nie sposób nie zauważyć, że gmina sukcesywnie i konsekwentnie realizuje w tych dziedzinach różnego rodzaju inwestycje. Tak, to są założenia programowe i intensywnie przykładamy dużą wagę do właśnie tych zadań. Uczestniczymy w programie Czyste Powietrze prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Mamy punkt informacyjny, konsultacyjny. Już tu mogę powiedzieć, że dzięki temu około 150 instalacji zostało wymienionych w naszej gminie. Byliśmy liderami programu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze, w którym uczestniczyło 7 gmin i tutaj około 300 instalacji zostało wymienionych na duże miliony złotych. Cały czas staramy się jak najbardziej sprzyjać mieszkańcom i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o programy, to wspomniałem o tych programach Czyste Powietrze. Teraz jesteśmy uczestnikiem programu Ciepłe Mieszkanie, to jest wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach wielorodzinnych. Uczestniczymy w programie utylizacji eternitu, folii rolniczej. W wszystkich tych programach, które pojawiają się na rynku, staramy się uczestniczyć, żeby poprawić też środowisko nasze i otoczenie. A które inwestycje najbardziej Pana cieszą i motywują do dalszej pracy? Wszystkie inwestycje, na które możemy pozyskać środki, to środki w dużej wysokości, cieszą, bo poprawiają warunki naszych mieszkańców. Muszę powiedzieć, że w ciągu tej kadencji 4 lat, można już powiedzieć, zrealizowaliśmy inwestycje na prawie 70 milionów złotych wraz z remontami cząstkowymi, czy to dróg, czy obiektów naszych. Więc to jest ogromna kwota, 70 milionów w ciągu 4 lat przerobić i tutaj jest duża zasługa
moich współpracowników, którzy przygotowywali wnioski, realizowali te inwestycje. No i najważniejsza rzecz to rozliczyć jeszcze te inwestycje, właściwie rozliczyć, żeby środków nie było potrzeby oddać. Z najważniejszych inwestycji w 2022 roku to była termomodernizacja ośrodka kultury za ponad 1,5 miliona złotych. Termomodernizacja naszych obiektów użyteczności publicznej to jest 3 przedszkoli i 2 szkół. To zadanie rozpoczęliśmy w 2022, ale kończymy w 2023. Prawie 11 milionów złotych, także to jest ogromna kwota na to zadanie. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych, to co mówiłem, że przykładamy do tego dużą wagę. W Krosnowicach w stronę Starkowa i Łysej Góry ponad 3 miliony 900. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Boguszynie. Zadanie rozpoczęte w roku 2022, w tym roku będziemy kończyć 6 milionów 200. Wodociągowanie Szalejowa Górnego. Tam prowadziliśmy remonty i w Szalejowie Dolnym i Górnym stara sieć wodociągowa wymagała wymiany. Wodociągowanie Żelazna. To ostatnia nasza miejscowość, gdzie na początku mojej kadencji jeszcze nie było wodociągów. Była kanalizacja, a nie było wodociągu, a była taka potrzeba, więc postanowiliśmy w miarę możliwości pozyskiwania środków kolejnymi etapami realizować to wodociągowanie. I w 2022 roku czwarty etap wodociągowania zakończył tą inwestycję. Tutaj zadanie było zrealizowane za ponad 3 miliony 300, więc teraz można powiedzieć, że już Żelazno jest wodociągowane w 100%. Z naszych miejscowości, jeżeli chodzi o wodociągowanie, zostały nam takie dwie małe miejscowości, Marcinów i Romanowo, gdzie jeszcze nie ma wodociągu naszego gminnego. Na razie, na tą chwilę tam nie ma takich potrzeb, lokalne studnie wystarczają, ale jeżeli się taka pojawi potrzeba, to będziemy to realizować. Dużymi potrzebami są jeszcze jednak kanalizacje w naszych miejscowościach, w tych dużych naszych aglomeracjach, już na przykład Krosnowice, to zakończymy kanalizację praktycznie. Pozostaną nam te nasze małe miejscowości, ale to właśnie tak jak z tego programu PROW-u będziemy realizować to w ramach takich małych, lokalnych oczyszczalni w danych miejscowościach. Kolejną inwestycją, taką dużą inwestycją jest przebudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu i też zadanie rozpoczęte w 2022 roku na 5 milionów 200. Dotacja celowa dla powiatu. Drodzy Państwo, co roku dokładamy około miliona złotych do wkładu własnego do remontu dróg powiatowych, przebudowy dróg powiatowych. Uznaliśmy z radnymi, że jednak większość naszych mieszkańców jeździ po drogach powiatowych, no i stąd potrzeba remontu tych dróg. My mamy na swoje drogi prawie na 7 milionów złotych gotowych dokumentacji, ale odkładamy te tematy na późniejszy okres, jak będziemy mogli pozyskać środki finansowe dla gminy, a w zamian za to przeznaczamy środki na remont dróg powiatowych. Z tych takich większych zadań jeszcze jest zadanie budowy oświetlenia. Tu też mieszkańcy w ramach Funduszu Sołeckiego przygotowali dokumentację na właśnie doświetlenie danych miejscowości. W planach jakie inwestycje w tym roku? Mamy kolejny etap przebudowy dróg na 2 miliony 600, które rozpoczęliśmy w tamtym roku. Remont dróg powiatowych. Tutaj powiat otrzymał dotację z Polskiego Ładu na przebudowę drogi Krosnowice-Starków, tak wyczekiwaną przez mieszkańców Starkowa. Pamiętamy protesty i zebrania związane z tym odcinkiem drogi. Tam na wkład własny zaplanowaliśmy środki wspólnie z powiatem. Tam jest ponad 5 milionów złotych, zobaczymy po przetargu, bo obawiam się, że będzie też konieczność zredukowania zakresu. Następna droga, jaką powiat otrzymał dofinansowanie, to jest Funduszu Inwestycji Drogowych na przebudowę drogi z Bierkowic do Łącznej. I tutaj już dofinansowanie jest tylko 50%, więc po 25% musimy dołożyć z powiatem, czyli po 875 tysięcy na dzień dzisiejszy. Oczywiście przetarg to wszystko zweryfikuje. Kolejnym etapem jest to, co już wspominałem, termomodernizacja szkół. Kontynuacja zadania budowy oświetlenia ulicznego. No i duże zadanie, na które dostaliśmy dofinansowanie, to jest modernizacja oświetlenia ulicznego. I podobna sytuacja, dostaliśmy 3 miliony 200, zakładaliśmy wtedy w tamtym roku, że to będzie zadanie kosztowało 2800, po przetargu wyszło ponad 5 milionów 800, więc teraz wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego o zredukowanie z 1680 lamp na 1270. Modernizacja polegałaby na wymianie
lamp sodowych na lampy LED-owe i wymiana całego sterowania, tak żebyśmy mogli już z urzędu regulować oświetleniem w gminie. Jak się zatem ma budżet gminy Kłodzko i czy rok 2023 będzie trudnym rokiem dla gminy? Dla włodarzy gminy na pewno największym problemem jest inflacja. Sytuacja gospodarcza, inflacja. Proszę zauważyć, że jak w 2022 w lutym składaliśmy wniosek do Polskiego Ładu na budowę przedszkola, to szacunek na tą budowę było 11 milionów złotych. Ogłoszony przetarg w listopadzie, otwarcie w grudniu już jest 20 milionów. W związku z tym musieliśmy zmniejszyć zakres zadania i na co uzyskaliśmy Banku Gospodarstwa Krajowego zgodę. Zredukowaliśmy to zadanie do stanu surowego zamkniętego i ogłosiliśmy przetarg, gdzie szacunek był 11 milionów. I dzisiaj akurat było otwarcie tego przetargu, 5 ofert, najtańsza oferta 15 milionów. I to jest największy problem, bo znaleźć wkład własny, stoimy przed dylematem, czy oddać 9 milionów, tak jak tu w tym przypadku, dofinansowania tego budowy tego przedszkola z Polskiego Ładu, czy dołożyć 6 milionów środków własnych, których naprawdę brakuje w gminie. Mamy dopiero początek roku i to na pewno nie będzie jedyny dylemat tego roku. No z pewnością ta duża niepewność związana z inwestycjami, z wydatkami bieżącymi, no bo też energia, gaz, wszystko poszło w górę, więc żeby domknąć budżet będzie bardzo trudno. Tak jak mówiłem, no dużym problemem jest też planowanie. Nie możemy zaplanować to w perspektywie nawet 6 miesięcy, co będziemy robić, bo tak te środki finansowe, inflacja pożera te środki finansowe gminy. Niestety musieliśmy zakończyć troszeczkę negatywnie tą naszą rozmowę, ale mamy nadzieję, że w perspektywie czasu jakoś ta sytuacja się poprawi też właśnie dla tych samorządów. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Dziś moim państwa gościem w studiu był wójt gminy Kłodzko, pan Zbigniew Tur. Thank you.